Halo, witam, dzień dobry, Kamil Cebulski, kłaniam się niezmiernie nisko w ten kolejny piękny wiosenny dzień. I za oknem piękne słońce sobie świeci, trzeba już do ogródka powoli iść, coś tam porobić, a ja siedzę w swojej jaskinie zamknięty z kilkoma tysiącami watów sztucznego światła na sobie po to, żeby połączyć się z Damianem. Cześć, Damianie. Witam, Kamilu. No, masz rację, faktycznie akurat w momencie, kiedy te słowa wypowiedziałeś, wyszło słońce w Szczecinie, więc... Jakby wprowadzasz fajną atmosferę w takim razie. No proszę, nawet w Szczecinie jest fajna pogoda, chociaż nad morzem to tak przeważnie nie ma ładnej różnie pogody, nie? Bo to wieje, wilgotno i chociaż wy tam do tego morza to jeszcze kawałek macie, no ale wody i wilgoci dookoła pewnie masa. Tak, no trochę jeziorek do morza, 100 kilometrów, tramwaj niestety nie kursuje prosto nad morze, jak to niektórzy myślą, ale... A ja ostatnio odkryłem, wiesz co ja odkryłem? Że no, są dawaj. Samoloty z Warszawy tylko przez okres wakacyjny bezpośrednio na wyspę. Która ta wyspa jest? Pół polska, pół niemiecka. Wyspa Wolin? No to na Wolin. Są bezpośrednio tam samoloty. Ale to chyba zrzucają cię ze spadochronu. Nie, no. Normalnie lądują na jakimś starym, tylko lądują zaraz po niemieckiej stronie. I z Warszawy są regularne rejsy. Nie, że trzeba lądować, wiesz, tam pod Szczecinem i się dostarczyć. Kolejne 100 kilometrów. No dobra, no ciekawe, zaciekawiłeś mnie, muszę to sprawdzić. No chociaż akurat do Wolina się pewnie nie wybiorę samolotem, bo trochę nie po drodze. Jeszcze, nie ten etap biznesu, co? Jeszcze nie to, żebym prywatny odrzutowiec mi do Wolina właśnie leciał. Ale może kiedyś, no bo branżę masz taką skalowalną, więc może kiedyś by się udało. Tak, no ale to może właśnie wtedy już prędzej w jakichś innych kierunkach, bardziej europejskich albo amerykańskich, czy też może chińskich. No dokładnie, dokładnie. No dobra, ale może już nie mówmy o przyszłości, tylko mówmy trochę o przeszłości, bo ja mam taką teorię, która spowodowała, że założyłeś biznes. Po prostu zobaczyłeś moje zielone etui na telefon i powiedziałeś, że mam beznadziejne etui na telefon i postanowiłeś zrobić swoje. Powiem ci, że jesteś blisko, bo taka trochę jest geneza właśnie powstania naszej marki, Mobiwera. Jakby akurat fakt, że w tej branży jakby tych akcesoriów do telefonów komórkowych działamy znacznie dłużej, bo to już będzie 7 lat około. Aczkolwiek jakby sama marka Mobiwer powstała właśnie trochę w odwecie i w reakcji na taki zalew chińszczyzną, czyli takich produktów tanich, nieładnych, słabych jakościowo. Więc masz rację. No jakby tak kiedyś widziałem twoje tu i po prostu jakby zdenerwowałeś mnie. Stwierdziłem, że to zmienię. Stwierdziłem, że coś zmienię w takim razie na polskim rynku. Dokładnie, czyli co? Prowadziłeś sprzedaż akcesoriów i tego typu. Byłeś w branży, widziałeś, co ludzie kupują, na co narzekają, co nie działa i wpadłeś na bardzo odważny, nie do końca przemyślany pomysł zastępować chińszczyznę polską produkcją etui na telefon. Tak, dokładnie. No jakby jest tak, jak mówisz. Historia jest jakby trochę dłuższa i ma też nawet takie między czasie zwroty akcji, bo jakby zanim podjąłem jakby, znaczy podjąłem wraz z kolegą decyzję o tym, że wchodzimy jakby na produkcję, jakby w kierunku produkcji tych akcesoriów, mimo że de facto nie jest to racjonalna decyzja dla przeciętnego zjadacza chleba, z racji tego, że tego po prostu wszędzie jest dookoła pełno, no ale z racji tego, że właśnie byliśmy na tym rynku już jakiś czas, bo my działaliśmy na tym rynku od 2011-2012 roku. I tak, i byłem właśnie takim sprzedawcą. Byłem takim sprzedawcą akcesoriów importowanych z Chin. Jakby to były produkty no-name'owe, bez żadnych marek, niebrandowane, więc jakby to sprzedawane głównie przez kanał Allegro, który bardzo jest dobrym kanałem na tego właśnie typu produkty, chociaż delikatnie teraz to się zmienia, bo Allegro trochę jakby zmienia swoją politykę. No i na tym rynku działaliśmy, na tym rynku Allegrowym działaliśmy z 4 czy 5 lat i tak, no i jakby w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dość mocno brakuje porządnego produktu, który będzie no, dość mocno odstawał od jakości i wzornictwa tych produktów chińskich. No i stwierdziliśmy, że jakby wejdziemy w produkcję. Jakby nie byliśmy specjalistami od technologii, więc jakby całą tą technologię musieliśmy opracować sami, mimo że to nie jest jakiś rocket science, bo to jednak mimo wszystko jest etui na telefon, na smartfon, tam nie ma jakiejś elektroniki. Aczkolwiek no, decyzja była gdzieś tam odważna, trzeba było zakupić parkman jakiś tam maszynowy,
No ale też mieliśmy dość spore doświadczenie na rynku, bo jakby mimo wszystko obserwowaliśmy to takiego, no, od wewnątrz jako sprzedawca, czyli osoby, które mają styczność z tymi potrzebami konsumentów. No i tak, no i zdecydowanie widzieliśmy, że te potrzeby są w kierunku jakości i wzornictwa i też polskich produktów, no bo jakby ta moda na polskie produkty jakby cały czas, znaczy moda, świadomość kupowania produktów lepszej jakości i produktów polskich u polskich konsumentów rośnie. Jakby jest taka grupa odbiorców, która sobie ceni produkt, który będzie miał w środku wybity stempel z napisem Made in Poland. To jest coś, co sobie ludzie cenią. No tak, nawet niektórzy słyszałem, że chcą jeździć tylko polskimi samochodami i jeść tylko banany wyprodukowane w Polsce. No tak, no takich nie widziałem, bo chyba jest z głodu. I obyśmy ich nie musieli jeść. raczej tak. No. No tak, no więc ja stwierdziłem, że ja do tych klientów trafię, do tych klientów, o których mówisz. Okej, okay, ale poczekaj, bo mówimy ciągle o prostym produkcie, o etui, czyli jakimś plastikowym czymś. Tak. I teraz pytanie, okej, okay, wzór, no to rozumiem, że tutaj wzór może mieć znaczenie i ludzie chcą to zindywidualizować, tylko czy jest sens od razu ładować się w parki maszynowe, jakieś CNC, frezarki, jakieś takie różne dziwne rzeczy, czy nie można po prostu zadzwonić do Chińczyka i powiedzieć, te Chińczyk wysyłam ci JPEGa, weź mi takich 1000 sztuk zrób? Można, jak najbardziej można, jakby z tym, że właśnie jakby naszą specyfiką tego produktu jest to, że to jest etui jakby zamykane, ono jest takie sklepeczkiem a la portfel, więc jakby tamtych elementów jest trochę więcej. Nie, nie szkodzi, mi się wydaje, że Chińczycy, wiesz, rakiety w kosmos wysyłają, więc czemu by nie mogli zrobić takiego na zamówienie? Chińczycy to mogą zrobić, ale jakby jest to jeszcze jeden problem, bo jakby my działamy na rynku sprzedaży detalicznej, jakby... Produkujemy i sprzedajemy bezpośrednio klientowi ostatecznemu, więc mamy jakby cały ten łańcuch dostaw już u siebie po naszej stronie, to jest raz. A dwa, no jakby chodzi tutaj o specyfikę branży. A jaka jest specyfika branży? No mianowicie, nie wiem czy wiesz, ale istnieje poza jednym modelem Samsunga i iPhone'a jeszcze kilka modeli telefonów. I tych modeli telefonów jest kilkaset na rynku i miesięcznie naprawdę wychodzi są? I... Tak, modeli jest kilkaset. Ten rynek jakby jest dość mocno podzielony, nie? Jakby to nie jest Google i Apple i tak dalej, tylko jakby tych modeli marek mamy po prostu całą masę i każdego miesiąca przybywa od kilku do kilkunastu nowych modeli telefonu, nawet kilkudziesięciu. Więc ten rynek jest bardzo mocno rozdrobniony i teraz gdybyśmy chcieli sobie zadzwonić do Chińczyka i powiedzieć, no słuchaj, weź mi wyprodukuj 1000 wzorów takich i takich, no to teraz mnie się Chińczyk spyta jakby do jakiego modelu telefonu. No i to robi się problem, no bo ja nie powiem mu, że wyprodukuj mi po 1000 sztuk do 400 modeli telefonów, no bo tych wtedy modeli będzie 400 tysięcy. Okay. A z modelami trzeba wychodzić jak najszybciej, tak? No ten rynek w momencie, kiedy one się pojawiają, po to, żeby być pierwszym. W związku z tym chodzi tutaj przede wszystkim o elastyczność, po to, żeby gdzieś tam właśnie nie zostać zapasami okay, magazynowymi. Czyli co, zamiast się zakupować na magazyn i mrozić gotówkę, to był taki krok bardziej kupię sprzęt, na którym będę mógł wyprodukować w każdej chwili 10 sztuk i tak. Tyle samo pieniędzy muszę zamrozić w sprzęt, co w magazyn. Tylko jak wezmę w magazyn, a nie sprzedam, no to zostaję w dupie, bo za 5 lat już tego telefonu nie będzie. A jak kupię sprzęt, to jednak na nim za 10 lat też coś wyprodukuję. Tak, dokładnie to jest takie podejście. My mamy model produkcji właśnie just in time, czyli nasze zapasy magazynowe to są naprawdę minimalne, jak najmniejsze jakie mogą być, no ale też jakby dlaczego? Dlatego, że w całej tej przygodzie jakby sprzedaży tych akcesoriów jeszcze chińskich, gdzie no właśnie jedynym takim rynkiem zbytu na tego to był rynek Allegrowy, który de facto stanowi tam 40% rynku e-commerce w Polsce, więc sporo. Tak, no i w pewnym momencie jakby z racji tego, że Allegro było naszym odbiorcą, który jakby otrzymywał od nas 80% tych produktów, odbierał 70%, znaczy odbierali klienci indywidualnie, ale platformą było Allegro, więc de facto mieliśmy jednego odbiorcę, to w momencie, kiedy Allegro gdzieś tam zaczęło zmieniać swoje zasady gry, trochę zaczęli inaczej pozycjonować te oferty, no to my mieliśmy taką przygodę, że z dnia na dzień jakby straciliśmy 70% przychodu.
Tak, no i to była właśnie taka przygoda, jakby, która też potem nam uświadomiła, że jednak no raz, że warto dywersyfikować kanały sprzedaży, dwa, że trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o te zapasy magazynowe, bo potem w tym momencie zostaliśmy naprawdę z potężną ilością towaru, który de facto już się przeterminował, bo niektóre modele telefonów potrafią istnieć na polskim rynku, nie wiem, 3-4 miesiące. To jakby wchodzą, są taką błyszczącą gwiazdą i potem jakby ich sprzedaż jakby wypada z sieci i jakby już ich nie ma. Więc ten produkt się przestaje sprzedawać. No i w momencie, kiedy no, robimy sobie prognozy jakiejś tam sprzedaży nowego modelu na podstawie właśnie sprzedaży historycznej, no okazuje się, że pewnego modelu jakby sobie robimy ogromne zapasy, a jakaś tam sieć w pewnym momencie mówi, dobra, nie, tylko koniec tego modelu już nie sprzedajemy. No, mamy towaru tam za 10, 15, 20 tysięcy złotych. No i tak tam się zbierało na tego towaru, potem jeszcze jakby był fakt tego, że nastąpiły te zmiany, więc ten kanał sprzedaży w zasadzie nam no, przynosił już niewielkie przychody, znaczy niewielkie, no przychody były spore, aczkolwiek no, w stosunku też do kosztów, no to jakby były niewielkie. No to zostaliśmy z dużym magazynem, z kosztami i z niską ilością sprzedaży. Więc no, to była też taka decyzja wtedy, że jakby nie, to co chcemy obcinać, na pewno to są właśnie zapasy magazynowe. Wolimy jednak zainwestować w sprzęt, produkować bezpośrednio na zamówienie dany produkt. No a w razie ewentualnych jakichś tam problemów, to jakby nie ma absolutnie żadnych problemów, żeby zwyczajnie po prostu bariera wyjścia jest o wiele niższa i też jakby ryzyko utraty jakiejś płynności gotówkowej też jest zdecydowanie mniejsze. No więc nauczeni doświadczeniem, tak zdecydowaliśmy. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to do jakby inwestycji do przodu zmusiły was trochę warunki, które spowodowały trochę przybicie do dna. Znaczy, wiesz co? Tak, Czyli nie znaczy z własnej woli zdecydowanie. wyszliście ze strefy komfortu, ale wyszliście w ten sposób, że no teraz gdzieś tam macie troszeczkę inne możliwości, jesteście jakby na wyższym piętrze w Tak. rozwoju biznesu. Zgadza się. No jak gdyby decyzja o tym, żeby zaczynamy produkcję i robimy jakby swoją markę, podjęliśmy w 2016 roku pod koniec, jakby zaczęliśmy to robić, a w 2017 jakby nastąpiły jakby te zmiany na rynku, więc jakby to się dla nas bardzo szczęśliwie złożyło, bo byliśmy zwyczajnie na to przygotowani. No i jakby wypuściliśmy swoją markę, zaczęliśmy właśnie iść tylko i wyłącznie w kierunku sprzedaży produktu markowego, naszego. No jakby już nie posiłkując się sprzedażą produktów chińskich i gdzieś tam non-name'owych. A czy jest w ogóle sens wypuszczania własnej marki, jeżeli mowa o etui? No bo wiesz, niektóre produkty można rzeczywiście, buty markowe, coś tam markowe, ale nikt nie sprzedaje ziemniaków markowych. I to Tak, wiesz może co? etui jest bardziej takim chyba ziemniakiem niż ubraniem. Tutaj teraz trochę trzeba podzielić konsumentów, nie? Bo jakby z jednej strony jakby jesteś ty i dla ciebie etui to jest trochę ziemniak i masz rację, jakby, bo jest wśród mężczyzn generalnie panuje takie przekonanie, że etui jakby ma być czarne. Jakby biorę etui, które ma być czarne i po prostu ma nie szpecić jakiegoś telefonu, okej, okay, ty jesteś wyjątkiem potwierdzającym tę regułę, bo etui masz zielone. Natomiast mam jeszcze drugą rzeszę konsumentów, którymi jakby są kobiety. Natomiast kobiety mają totalnie inne i przeciwne zdanie. Z racji tego, że na tym gdzieś tam jest jakiś wzór, jest to wykonane z jakiegoś materiału, no więc kobiety sobie już życzą, żeby to pasowało. To pasowało do stroju, do ubioru, do torebki. W związku z tym to musi jakoś wyglądać i nasz produkt to jest trochę jakby takie wyposażenie garderoby kobiecej. No, z racji tego, że celujemy właśnie w sprzedaż. No, jakby nasze etui są w 75% to są produkty damskie. Jakby my kierujemy nasz przekaz generalnie do kobiet. Oczywiście mamy też jakieś tak skórzane, czarne, klasyczne etui. No i jeżeli przychodzi do nas facet i kupuje etui i zależy mu na jakości, no to on najczęściej właśnie wybiera produkt skórzany i klasyczny, bez żadnego jakiegoś tam wzorzystego, kwiecistego motywu, tylko jakby jest to po prostu zwyczajny, gładki motyw czarnej skóry, brązowej czy tam czerwonej, jeżeli ktoś ma taką fanaberię. Więc jest oczywiście, jest sens retworzenia marki. No tak, no nie jest to po prostu ziemniak. No jakby spozycjonowaliśmy się trochę inaczej. My nie jesteśmy ziemniakami, jesteśmy marką, jesteśmy produktem trochę właśnie na takim pograniczu jakiejś takiej elektroniki, aczkolwiek bardziej jest to branża odzieżowa, modowa, branża fashion. Więc jeśli to jest branża fashion,
no to potrzebujesz już tej marki, żeby się jakoś tam wyróżnić czymś. I w końcu zostałeś projektantem mody zamiast geekiem komputerowym, który gdzieś tam umie naprawić telefony. No tak chciał las, no. A ja zostałem rektorem uczelni. No witaj w klubie w takim razie, wielkie niespodzianki. Tak, życie nam dostarcza najróżniejsze scenariusze. Okej, ale wiesz co, produkcja, iluś tam modeli, czy no nie mam pojęcia, jak bardzo możecie to indywidualne zrobić i tak dalej, ale to jest jednak inny model sprzedaży niż taka firma handlowa, która kupuje od 50 dostawców i sprzedaje. Wy jesteście tak. jednym z dostawców, więc nagle w waszym modelu musiało być pewnie coraz więcej pojawiać się takich zamówień B2B, czyli że wy dostarczacie komuś, a ktoś te etui dalej sprzedaje. To nie wywróciło wam? Nie? Nie pojawiło się tak? Tak, my generalnie nie pracujemy raczej, nie sprzedajemy w modelu B2B. Czemu? Z prostej przyczyny. Bo model B2B właśnie jest bardziej atrakcyjny dla osób, tak, żeby pracować w modelu B2B, musielibyśmy trochę zacząć konkurować z Chińczykami ceną, bo jakby często generalnie w modelu B2B cena jest bardzo istotnym czynnikiem, a my zwyczajnie jakby się odcięliśmy, my jakby nie konkurujemy ceną, cena to jest dla nas, mniej, znaczy dla naszych konsumentów to jest mniej istotny czynnik. Natomiast w przypadku gdzieś tam współpracy z hurtowniami, które zaopatrują się tylko i wyłącznie u chińskich producentów, no to oni są przyzwyczajani jakby do chińskich cen. W związku z tym my za bardzo nie wychodzimy, nie mamy za bardzo i nawet często czego zaproponować, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie konkurować. Tak, bo jakby jest trochę inny zakres konkurencji. Jakby my konkurujemy jakością, ale nie ceną, a często jakby tym wyznacznikiem w tej branży akcesoriów GSM, jakby, która jest zalana właśnie przez rynek chiński, tak jak powiedziałeś, no jakby panuje przekonanie, że jakby cena jest najistotniejszym czynnikiem. Więc jakby my postanowiliśmy, że będziemy rozwijali swoje kanały sprzedaży. I tak, no jakby sami dostarczamy, produkujemy na własne potrzeby. Nie produkujemy na potrzeby firm zewnętrznych, które od nas brały tu i w hurtowych ilościach. A nie myśleliście właśnie, żeby odwrócić ten model, żeby przestać sprzedawać detalicznie, tylko zaopatrzać takie punkty, jakie ty miałeś? Wiesz co, nie, jakby jest nam z tym modelem bardzo dobrze, jakby raz, że jakby on daje dość dużo frajdy, bo mamy możliwość właśnie pracy z klientem indywidualnym, jakby też rozwijanie marketingu, jakby kanału sprzedaży, no tak, gdzieś tam możemy to sobie bardzo fajnie optymalizować też właśnie pod kątem jakby produkcji just in time, z racji tego, że jakby większość tych produktów, które sprzedajemy, jakby one jakby fizycznie nie są jeszcze zrobione w ogóle, nie? W momencie, kiedy ty dzisiaj złożysz u nas zamówienie, to dopiero następnego dnia roboczego my to dla ciebie wyprodukujemy i też tego samego dnia jeszcze to wyślemy. W związku z tym to daje nam, mamy to dość dobrze zoptymalizowane. No i też jakby no nie ma co ukrywać, działając na rynku sprzedaży detalicznej, no obsługujemy o wiele mniejszą produkcję przy o wiele większych marżach, nie? Więc no no trzeba sobie to pośrodkować i zdecydować. Czyli maszyny są niewykorzystywane w 100%? Żeby były wykorzystywane w 100%, tak, musielibyśmy odpalić 3 zmiany, mamy jedną zmianę i jest to dla nas wystarczające. Jakby, no? Jakby, bardzo będę sobie życzył 2 zmian, ale na rynku sprzedaży detalicznej, a nie hurtowej. Okej, czyli nie chcesz iść w skalę? Nie, wiesz co, niesie to wiele, znaczy tak, bardzo chętnie pójdę w skalę, jakby idziemy w skalę, ale idziemy w skalę właśnie sprzedaży takiej, jaką gdzieś tam mamy wypracowaną, czyli sprzedaży to jest B2C, sprzedajemy tylko właśnie indywidualnym klientom, a skalę chcemy jakby robić poprzez sprzedaż na jakieś kraje tutaj europejskie. Teraz właśnie w tej chwili jakby będziemy, no w tym roku generalnie mamy cel, sobie obraliśmy Niemcy, żeby no w Niemczech jeszcze rozwinąć sprzedaż. Tam są trzy, będziemy tam rozwijać na 3 kanałach sprzedaży, Amazon, eBay oraz nasz własny sklep internetowy. Plus jeszcze taki rynek jak Rumunia. Planujemy tak, wyjść podobno bardzo chłonny rynek, że się strasznie. Tak, no właśnie tutaj, właśnie przez Zbiro poznałem tutaj Pawła Gołdysa, on zresztą ma sprzedaż uruchomioną w Rumunii i tak, rozmawiamy właśnie w tej chwili, jesteśmy na etapie gdzieś tam próby integracji platformy sprzedażowej EMAG, bo tam EMAG to jest takie jakby rumuńskie Allegro.
No, jakby, że oni zagarnęli po prostu 50% rynku e-commerce, w związku z tym jest bardzo niska bariera sprzedaży, bo wystarczy, że jakby, znaczy bariera wejścia, bo wystarczy, że wejdziesz ze swoimi ofertami na EMAG i w zasadzie możesz rozpoczynać sprzedaż, nie musisz jakby już żadnych działań marketingowych podejmować. Znaczy jedyne wyzwanie. No wyzwaniem oczywiście jest tej logistyka, no bo jesteśmy w Szczecinie, a Rumunia jest trochę niżej. Żeby to chociaż były Bieszczady, nie? Tak, żeby to były Bieszczady, to jeszcze wiesz, jeździ taki pociąg Przemyślanin właśnie, najdłuższa trasa kolejowa w Polsce, Szczecin-Przemyśl, chyba 18 godzin, już nie pamiętam ile, miałem okazję kiedyś jechać, ciekawa przygoda, prawie jak kolej transsyberyjska. Tak, no i właśnie Rumunia, bo Rumunia się tutaj wydaje ciekawym rynkiem, to jest bardzo taki rozwijający się rynek e-commerce, ta świadomość tam ludzi na temat zakupów internetowych dopiero rośnie, to jest taka Polska, ale 10-15 lat temu, więc to się wszystko bardzo dynamicznie rozwija i też jest jakby jeszcze rynek nienasycony konkurencją. Takie powiedzmy, mamy rynek niemiecki, na którym gdzieś tam też próbujemy teraz swoich sił, no to rynek niemiecki jest zupełną przeciwnością tego, no bo jakby jest jednym z większych rynków e-commerce na świecie, a chyba drugim największym w Europie, no to w momencie, kiedy chcemy wejść na Niemcy, no to musimy się już właśnie borykać z tym, że takich firm sprzedających produkt, asortyment naszego typu po prostu są tysiące. Jakby. No więc ta bariera wejścia po prostu jest o wiele, wiele, wiele wyższa. No natomiast właśnie rynek rumuński to wydaje się obiecujący. Tak, teraz właśnie jesteśmy na etapie gdzieś tam integracji jakiegoś naszego systemu z EMAG-iem rumuńskim. Więc jakby skala właśnie, próbujemy tej skali, ale próbujemy tej skali w trochę inny sposób. Nie na B2B, B2C, to daje też jakby ciekawe wyzwania po prostu. No inne i to takie jest wyzywające, bo wymaga wejście na inny kraj, no naprawdę jest wymagające. Ja też próbowałem gdzieś tam popodbijać wiele różnych krajów, jakoś tak mówię, nie, jednak tutaj mi się... To jednak nie to. Wiesz, gdyby nie trzeba było się wyprowadzać i dało się to jakoś zdalnie ogarnąć, albo żeby te problemy związane ze zdalnym ogarnianiem nie były takie duże, ale jednak mimo wszystko są to problemy. Niby i tak w tym innym kraju też bym siedział u siebie w domu, w biurze i tak dalej, no ale jednak są gdzieś tam jakieś takie problemy, gdzie zawsze to będzie takie spychane na dalszy plan te zagraniczne inwestycje i nie będą tak, no tak dopieszczone. Przynajmniej tak mi się wydaje. A u ciebie zgadza się, no jeszcze właśnie zależy chyba właśnie od branży, nie? Bo jakby no tutaj branża e-commerce, sprzedaż, więc no jedyne w zasadzie problem największy jest jakby z logistyką przesyłki, tak? No bo jeżeli przesyłka znajduje się, produkt znajduje się w Szczecinie, a ma to być wysłane w Rumunii, no to teraz jak to zrobić, żeby ten konsument otrzymał w miarę wcześnie ten produkt? Więc jest to pewnego rodzaju problem. No ale tak właśnie, no to tak jak poznałem tutaj Pawła Gołdysa, oni zajmują się wysyłką i logistyką właśnie na terenie Rumunii. Można zoutsourcować u nich obsługę klienta, w związku z tym też nie muszę się angażować w poszukiwanie osoby z językiem rumuńskim płynnym, która będzie mi tam telefonicznie tego klienta obsługiwała, no tylko jakby wysyłam swoją przesyłkę, jedną dużą partią wysyłam do Pawła. Paweł kilka razy w tygodniu jedzie do Rumunii i nadaje już bezpośrednio przesyłki kurierskie. W związku z tym jest to wszystko do zrobienia. Oczywiście jakby jest jeden wielki minus tego sposobu działania, no mianowicie czas oczekiwania na przesyłkę, no bo jeżeli klient dzisiaj zakupi, to ja maksymalnie jutro to wyślę. W związku z tym klient w Rumunii przesyłkę będzie miał nadaną najwcześniej, nie wiem, w czwartek, tak? Więc no, mija kilka dni. No ale tu jeszcze korzystamy trochę też z tego, że rynek rumuński właśnie nie jest też rynkiem rozwiniętym i tam klient jeszcze nie jest nauczony, że ta przesyłka od zamówienia ma być u niego w ciągu najlepiej 12 godzin. No, dla porównania właśnie rynek, bardzo ciekawym jest rynkiem e-commerce, jest rynek angielski, gdzie przesyłki nadawane tego samego dnia jeszcze otrzymujemy dzisiaj wieczorem do domu, więc jakby no tak, tam po prostu to jest przyszłość, nie, rynku e-commerce, natomiast rynek rumuński, skoro jest kilka lat za Polską, no to ci konsumenci jeszcze nie są aż tacy wymagający i jakby no to jest też właśnie jakby dla nas dodatkowy plus. Okej, okay. A może zamiast sprzedawać ten sam asortyment na całej okolicy, to skupić się na wąskiej okolicy, a poszerzyć asortyment, no bo skoro się zasprzęciłeś za
za ogromne pieniądze podejrzewam, no to może się oprócz etui da na tych samych maszynach wyprodukować, nie wiem, opony do samochodu, cokolwiek. Tak, no jakby też myśleliśmy o tym w tym kierunku. No jakby mimo wszystko rozważając jakieś za i przeciw, specjalizacja właśnie ma to do siebie, że jeżeli jesteśmy wyspecjalizowani w jednym produkcie, to potem te wszystkie procesy produkcyjne są, łatwiej jest potem skalować te procesy, pojedyncze procesy produkcyjne, tak? No bo jeżeli byśmy mieli w palecie, nie wiem, 100 produktów i jeden gdzieś tam wąski obszar, na którym działamy, nie wiem, czy wąski, nawet niech to będzie Polska, no to mimo wszystko pytanie, czy uda nam się jakby osiągnąć taką skalę, żeby te procesy właśnie gdzieś tam były opłacalne, no bo no produkcja jest tylko i wyłącznie opłacalna, jeżeli osiągamy jakąś skalę, tak? Dlatego stwierdziliśmy, że skoro posiadamy produkt, jest to produkt, dobry produkt, bo jakby faktycznie jest to produkt, który jakby klienci sobie chwalą, jakby nie mamy problemu ani z reklamacjami, wiemy też, że wypełniamy właśnie fajną niszę na rynku, więc no od razu jakby podchodzimy do tego w ten sposób, że lepiej będzie nam skalować produkcję na jednym produkcie, a rozszerzać rynek, niż rozdrabniać się na pojedyncze produkty, bo to nam mocno skomplikuje po prostu produkcję całą. No, zwłaszcza, że teraz ustawodawstwo chyba idzie w Twoim kierunku i gdzieś tam są jakieś postulaty, żeby wymóc 50% produktów polskich w sklepach, żeby były, więc. Rewelacja. Więc tutaj Rewelacja. nawet coś takiego cię tutaj gdzieś tam wspiera. No, widziałeś co to się dzieje? Widzisz, wiem, na kogo mam głosować na jesieni w takim razie. Dokładnie. Okej, Damianie, widzimy, że fajnie działasz, rozwijasz, są plany, nic tylko się cieszyć, może nawet trochę współczuć tej drogi rozwoju, no bo to jest ciężka charrua, tak? Ja gdzieś tam, im starszy się robię, to tak ja jak słyszę, że ktoś gdzieś tam szybko rozwija firmę, to tak trochę, no, cieszę się, że mu się chce i tak dalej, ale z drugiej strony wiem, jaka to jest cholerna charrua. I ile zmiennych jest i w jakim środowisku człowiek musi działać, więc nie jest to proste wyzwanie, ale wiemy, co robisz teraz, a nie mówiłeś nic, skąd się to wzięło, czemu, Damianie, nie wiem, po skończeniu liceum nie poszedłeś do ZUS-u, by być referendarzem? Wiesz co? Czemu? Chyba z prostej przyczyny, takiej natury buntownika, trochę zawsze w opozycji do systemu, bo ja po studiach poszedłem przepraszam, po liceum ogólnokształcącym, poszedłem na budownictwo. Okazało się, że budownictwo jest jednym z nudniejszych kierunków, jaki mogłem sobie wybrać. I w trakcie jakby już studiów gdzieś tam próbowałem gdzieś tam swoich sił w przedsiębiorczości, a to znaczy tak jakby no już wiedziałem generalnie, że jakby praca na etacie w momencie, kiedy ktoś mi wydaje jakieś polecenia, to raczej nie będzie jakby mój sposób na życie. Więc musiałem się wziąć do roboty i zacząć szukać sobie czegoś, co mógłbym w takim razie robić. No i tam pomysłów było kilka i gdzieś tam też oczywiście je realizowałem, bo gdzieś tam jako właśnie jeszcze młody chłopak, czym się zajmowałem? Zajmowałem się projektowaniem stron internetowych, gdzieś tam jakieś proste tematy, też był jeszcze rynek, no paręnaście lat temu to był, ten rynek był totalnie inny. Tak. Zajmowałem się też sprzedawaniem odzieży męskiej, sprowadzanej z Korei Południowej. No proszę. Południowej, ale to było też generalnie, traktowałem to raczej jako sposób na to, żeby mieć fajne studenckie życie, niż coś, co mi potem nie przyniesie nie wiadomo jakie kokosy. Gdzieś tam tak, po prostu miałem takie trochę podejście, że im więcej rzeczy spróbuję, tym jakby prościej potem będzie musiał na coś zdecydować i być może prościej trafię na coś, co będzie moją jakby żyłą złota. Próbowałem jeszcze stworzyć portal a la Groupon, pewno Meet for Free, z moim obecnym wspólnikiem de facto próbowaliśmy go stworzyć. Jednak no, zabrakło zdecydowanie tego doświadczenia i kapitału w pewnym momencie i to porzuciliśmy. Zajmowałem się jeszcze pośrednictwem w sprzedaży luksusowych altan ogrodowych. No proszę. Też dość dziwny i wyszukany produkt. No tych rzeczy było kilka, tych rzeczy było kilka, tak, no ale za każdym razem jakby tylko upewniałem się w przekonaniu, no, że jakby to jest raczej moja ścieżka i, no, i niekoniecznie jakby ten praca na etacie będzie jakby moim sposobem na spędzanie czasu i spędzanie życia. Pracowałem kilka razy, zdarzyło mi się, raczej to były prace wakacyjne, plus no właśnie raz
jedyna chyba praca w Polsce na etacie, jaką miałem, to była praca jako telemarketer. Udało mi się 13 godzin jakby popracować jakby, i po 13 godzinach stwierdziłem definitywnie, że nie, jakby to już jest moja ostatnia praca na etacie i tego robić nie chcę. Więc tak, no a skąd w ogóle pomysł na etui? To jeszcze jakby studiowałem generalnie właśnie na Politechnice ówczesnej szczecińskiej, budownictwo. I tak, właśnie nieznajomy kolega właśnie, mój bardzo dobry, zajmował się sprzedażą tego typu asortymentu i gdzieś tam zaproponował, czy byśmy nie chcieli tego zrobić na trochę większą skalę. No, w sensie jakby legalnie założyć sobie firmę, bo gdzieś tam on po prostu sobie dorabiał do wacików przysłowiowych. Więc tak, więc no, jakby wtedy postanowiliśmy, że jakby zrobimy trochę coś większego, trochę na poważniej i być może będzie to nasz sposób na najbliższe życie. Jakby nie wiązaliśmy chyba takich dalekosiężnych planów, bo już minęło lat kilka. No ale jednak okazało się, że tak, że to jest jakby ciekawa nisza. Też ten rynek smartfonów w Polsce wtedy się dość mocno dynamicznie rozwijał, znaczy on cały czas się rozwija, ale wtedy tak, to był taki jeszcze rynek dopiero w fazie gdzieś tam takich pierwszych wzrostów. Dopiero ci pierwsi, najodważniejsi zaczynali nosić te smartfony. Jeszcze 3/4 społeczeństwo mówiło, że tak jakby jak, po co przy telefon to ma dzwonić i pisać SMS-y. No i to jakby w momencie, kiedy to się działo, w momencie, kiedy my wchodziliśmy, kiedy właśnie zaczynała się ta sprzedaż. No i każdego roku ten rynek rósł, jakby coraz więcej ludzi odstawiało te swoje Nokia 3310, no i przechodziło już na dotykowe telefony. No przez co my też jakby mieliśmy fajny rynek zbytu, że i tak, no i właśnie mogliśmy dość dynamicznie wyrosnąć. Ale te stare telefony też by miały pokrowce. Mogłyby mieć, pewnie, ale jakby one były pancerne same z siebie z założenia, więc jakby po co, nie? Jakby przecież Nokia 3310 mogłeś sobie rozbijać, łupać orzechy, więc więc pokrowiec tylko niepotrzebnie to amortyzował, by się orzecha nie rozłupał. No tak, a smartfony są delikatne, te szybki się zmienia co chwilę, tak? I pokrowce tutaj ludzie chętnie kupują. Tak, no jakby prosta potrzeba jest prosta. Jakby potrzeba jest takim podstawową wartością, czyli tam core value takiego produktu jest po prostu ochrona. Jakby wszyscy kupują etui, dlatego że chcą ochronić telefon. No ale jakby się okazuje potem, że jak zaczynasz szukać tego produktu dla siebie, jeżeli nie chcesz po prostu czarnego etui, to się okazuje, że tych produktów jest bardzo dużo i możesz po prostu wybierać tam tydzień czasu siedzieć, żeby po prostu wybrać sobie etui. Więc no jakby potem dochodzi jakby już kolejna ta wartość, tak? Czy produkt właśnie wykonany w Polsce, z jakich materiałów, kto tam ten wzór projektował, czy ten wzór jest ładny, kolorowy, jak, no jakby... Myślisz, że ludzie patrzą na to, kto projektował wzór? Myślę, że to może być dodatkowa wartość, tak? Jakby tych wartości dodaje się wiele do produktu. To wiesz, tak? to może gdybyś puścił w jakiejś, nie wiem, znanej sieci jakiegoś projektanta mody, że on sobie własną linię wypuszcza i tak dalej, no to może by to miało jakiś wpływ. Wiesz, ja nie mówię, że to jest decydujący czynnik, to są raczej takie rzeczy... musisz budować tak, jakąś tą swoją przewagę nad innymi, więc jakby budujesz ją, starasz się gdzieś tam wyciągać jakieś małe rzeczy i to wdrażać u siebie. Coś, co może i często stanowi wartość, warto jest komunikować i często niewielkim kosztem można właśnie gdzieś tam dodać sobie tej wartości, chociażby właśnie w taki sposób, że komunikujesz, tak jak my współpracowaliśmy z fundacją zrzeszającą gdzieś tam artystów. No i jakby pozyskiwaliśmy te grafiki od tych artystów, plus jakby rozliczaliśmy się na zasadzie tantiem za każdy sprzedany jeden wzór. Więc jakby to jest też dodatkowy atut w komunikacji, jakby jest to coś, czym można się dodatkowo wyróżnić. Oczywiście nie będzie to główny argument, oczywiście. Okej, a czy myśleliście, żeby brać te wzory po prostu od klientów? W kontekście? No nie wiem, jakieś nadruki, czy jakieś kolory, czy coś takiego. Po prostu klient wam wyśle zdjęcie i powiedzcie, zróbcie mi coś z tego. Tak, znaczy tak, myśleliśmy o tym, myślimy. Nawet mamy już prawie że gotowy kreator do robienia tego typu właśnie rzeczy. Problemy są dwa, jakby jest tam jakiś problem technologiczny trochę u nas, no, który właśnie teraz próbujemy, staramy się rozwiązać. A dwa to też, no czasami jakby, znaczy takim też
argumentem, jakby, z którym się borykamy, to jest to, że potem jakby nasze tui z naszym logiem będą z jakimiś pieskami, zdjęciami jakby niekoniecznie najfajnej jakości i jakby ktoś widząc nasz produkt będzie kojarzył to raczej z tandetą niż z czymś ładnym, a nam zależy, żeby nasze produkty były estetyczne, więc mamy nad tym kontrolę mimo wszystko. Ach, te luksusowe tak. Marki, cholery jedne. Nie tak, dadzą nie mi mojego pieska na obudowę. No nie dadzą. No. Ale nie, jakby myślimy o tym, jakby zobaczymy. No tak, jeżeli rozgryziemy jakby tam problem technologiczny, to prawdopodobnie to wprowadzimy. No jakby jeszcze nie ma gdzieś tam ostatecznej decyzji, ale tak, jest, są to plany też do zrealizowania. No. Okej, czyli co? I tak przez przypadek, robiąc kolejny biznes, kolejny gdzieś ktoś zaproponował, trafiłeś do branży telefonicznych akcesoriów. Tak. No trafiłem do branży, siedzieliśmy właśnie mnie na początku, ja jako taki wiesz, zwyczajny sprzedawca. No, jakby, no, nasza trochę, znaczy ta historia to jest taka, wiesz, garażowa, nie? Na zasadzie gdzieś tam stacja, w jednej stacji mieszkanie, w jednym pokoju mieszkanie, a w drugim pokoju jakby centrum logistyczno-magazynowo-biurowe. Nie? To miałeś dwa pokoje, chcesz powiedzieć? Tak. To ty z tej wyższej klasy piwniczaków. Tak, to była ta wyższa klasa, zgadza się. No i tak, jakby naszym jakby magazynem pierwszym to było po prostu łóżko, jakby gdzie na górze właśnie był materac, a na dole wysuwana jakby też materac wysuwany, bo to było łóżko dwuosobowe, no ale zamiast materaca to jakby był magazyn, nie? Jakby akcesorium do telefonu. No więc jakby te początki były bardzo fajne, świetnie je wspominam generalnie, bo jakby to są takie momenty, kiedy jesteś jeszcze studentem, jakby de facto to, na co zarabiasz, to są twoje takie bieżące potrzeby i w zasadzie nie myślisz jakoś mocniej o tym, żeby to cię trzymywało tam za 10-15 lat. Nie miałeś od początku czegoś takiego, że robisz coś po to, żeby to już urosło tam do 50 osób w firmie, żeby to był styl życia, żeby się dorobić, zbudować gniazdo i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie to miałem, aczkolwiek nie na samym początku, tak? No bo na samym początku to jest testowanie tego wszystkiego i jakby no, jakoś tam szczególnie mocno się nie zapalaliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy de facto, co z tego wyjdzie. Na pewnym etapie, kiedy gdzieś tam było pierwsze biuro, drugie biuro, to oczywiście mieliśmy takie plany, że tych pracowników będzie naprawdę duża ilość. My będziemy, nie wiem, siedzieli gdzieś tam na ostatnim piętrze jakiegoś wieżowca. Ale no gdzieś to życie trochę też nas zweryfikowało, no ja akurat jestem osobą, która zdecydowanie woli mieć mniejszą firmę, nie 50-osobową. Jeżeli jest 10 osób, to jest to bardzo fajna liczba, bo to można tą liczbą osób w przyjemny sposób z tym zarządzać, jakby jest taka dość płaska struktura, z wszystkimi ma się relacje, więc jakby to jest firma, w której ja się dobrze czuję. Tam mieliśmy swego czasu jakby. A nie mówisz tak właśnie dlatego, że przy takiej ilości to już trzeba zmienić swoje kompetencje i bardziej stać się takim menadżerem niż takim przyjacielem? Trochę tak, wiesz, ale ja też jakby wiem, że zarządzanie ludźmi to nie jest jakby coś, czym ja się chcę zajmować na stałe. W sensie w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam jakby doskonale wiesz, jak zaczynasz budować organizację, to właśnie na początku jesteś człowiekiem od wszystkiego, potem musisz te swoje kompetencje gdzieś tam trochę bardziej profilować już. I no jeżeli organizacja jakby rośnie, już gdzieś jest na tyle dużo, to w zasadzie ty jesteś człowiekiem, który tylko i wyłącznie od tego, żeby pilnować, czy ta organizacja wewnętrznie jakby jest spójna, w porządku, czy pracownicy się dogadują, czy nie ma żadnych problemów. Psychologiem się stajesz po pewnym czasie i rozwiązujesz konflikty takie przedszkolne, typu, bo Marysia powiedziała to, a Zosia tamto. Dokładnie. Więc ja tam przy tej ilości osób, około nie wiem, 20, no to właśnie już zaczynałem rozwiązywać tego typu problemy. I tak, no właśnie wszystko to się trochę jakby zeszło w czasie, bo jakby mieliśmy ten etap, kiedy to nasza firma, ta, która zajmowała się handlem tymi produktami no-name'owymi chińskimi, kiedy zdecydowaliśmy się, że jakby musimy odciąć ten, bo to był w pewnym momencie dla nas balast, więc odcięliśmy ten balast. No w związku z tym też zmniejszyła się kadra, było tych osób o wiele mniej i jakby wtedy poczułem jakby też dość duży oddech i że niekoniecznie jakby musimy skupiać się na tym, żeby rozbudowywać organizację wewnątrz, tylko starać się trzymać tę organizację w miarę w ryzach, żeby ona była nieduża, a przy tym znajdywać sposoby na skalowanie sprzedaży i optymalizowanie procesów de facto produkcyjnych, no bo jeżeli to jest dobrze zoptymalizowane, to się okazuje, że nie potrzeba 10 czy 15 osób do obsługi i produkcji, tylko wystarczą na przykład 3, 4, 5, tak? Jakby
Więc to jest raczej kwestia no podejścia de facto, podejścia. Jakby, co chcesz osiągnąć? Nie chcę osiągnąć organizacji 50-osobowej, cenię sobie też swój czas, Czemu? Swój spokój. Czemu? No właśnie. Czemu? No, a to nie jest tak, że im większa firma, to tak mniej wymaga czasu i tak człowiek ma ten pasywny dochód, tak? Czy jak cokolwiek tam piszą w książkach? Właśnie, a powiedz mi, masz dużo takich znajomych, którzy mają... No właśnie, nie wiem, myślałem, że trafiłem na pierwszego. Nie, no to właśnie wyszedłem z założenia, że przez, no znam już trochę tych przedsiębiorców, też właśnie za sprawą Asbiro. No i nie udało mi się poznać jeszcze osoby, która ma kilkudziesięciu pracowników i by mi powiedziała, no słuchaj Damian, świetnie, mam kilkudziesięciu pracowników, wiesz, dochód pasywny, w zasadzie to do firmy przychodzę raz w tygodniu, tylko przywitać się na kawę i pogadać tutaj z asystentką. No nie, jakby wychodzę z założenia, że to chyba nie tędy droga w takim razie. No. Dokładnie. Coś jest w tym, że tą przedsiębiorczość starają się nam sprzedać w takim, rysując takie piękne obrazy, tak jak te zdjęcia biur podróży, które są takie fajnie dodane kolory, specjalne filtry na aparacie, że ta woda taka czysta się robi, nie? I kiedyś Janek Fior kiedyś opowiadał, że pojechał do Australii i tam nie miał żadnych planów i gdzieś tam jest w jakimś biurze podróży i mówi, że chce jechać tam, gdzie jest to zdjęcie zrobione, nie? A tam był taki ładny plakat takiej palmy, która się tak na dwie rozchodziła i tam takie kokosy i plaża i słońce i wszystko fajnie. I tam było napisane, że to jest plaża jakaś tam gdzieś tam. No to powiedział, że chce tam jechać. No i tam pojechał. I co się okazuje? Wieje jak jasna cholera. Sezon jakiś taki, że albo możesz się opalać, bo nie wieje, albo możesz wejść do wody, bo nie ma meduz. I wiesz, robaki, jakieś potężne mrówki i to wszystko, całe zło jest właśnie w tym, ale widoczek piękny. Tak? No to wiesz, to jest tak trochę jak z profilami naszych znajomych wszystkich na Facebooku i Instagramie. Nie? Nagle się okazuje, że wszyscy prowadzą po prostu przepiękne życie, same, nie wiem, jedzenie w restauracjach, plus oczywiście piękne wakacje w pięknych miejscach. Więc jakby, tak, to jest coś, co sprzedajemy jakby. No i taką nasz też wizję się sprzedaje. No jakby prościej jest powiedzieć komuś, słuchaj, będziesz miał 50 pracowników, ja cię jeszcze nauczę, wyszkolę, przyjdziesz do mnie, a potem będziesz miał dochód pasywny. No niż raczej to, że przy 50 pracownikach gościu, to ty z biura nie wyjdziesz przez 16 godzin. Nie? Przynajmniej będziesz chciał wyjść, będziesz robił wszystko, żeby wyjść, a przeważnie tak. Będziesz miał takie myślenie, no to jeszcze 10, to już będę mógł wyjść, tak? Bo to zawsze tak, brakuje tak. Jednego pokoju, zawsze brakuje 10% przychodów, żeby to wszystko się nagle układało, a problemów jest coraz więcej. Nie wiem, być może jak się ma jakieś większe firmy, no to się zajmuje innymi rzeczami, ale ciągle jednak się siedzi nad tą firmą i ciągle się kombinuje. Ona zaczyna pochłaniać, nie? Jakby wtedy ta firma staje się naszym całym życiem, a tak, no a gdzieś tam też wraz z wiekiem trochę podchodzę do tego, że trzeba jednak łapać balans we wszystkim, nie? Jakby firma i pojeździć jednak trochę na te plaże do Australii, tak? I tam faktycznie i zobaczyć te plaże na Australii, pójść drogą Janka i faktycznie odwiedzić tą plażę. No więc tak, no 10 pracowników, jakby to, co w tej chwili mamy, to jest to, co dobrze nam działa, to się dobrze sprawdza. I wcale nie musimy zatrudniać właśnie kolejnych 10 osób, żeby ta firma działała jeszcze lepiej znaczy, sprzedawała. Słuchaj, 10 osób od totalnego zera w kilka lat, no to jest potężny sukces. To nie jest nic małego, nawet sobie nie zdajesz sprawy. Nawet sobie, Damianie, nie zdajesz sprawy, jak dużo osiągnęliście w tak krótkim czasie. Mi się wydaje, że nie wiem, 90% ludzi, którzy nas słuchają, marzą, żeby gdzieś taką skalę osiągnąć kiedyś. No to cieszę się w takim razie, panie. Dzięki za miłe słowa. No ja też właśnie mam trochę porównania, bo mieliśmy tych pracowników już tam 20. Mieliśmy też plany właśnie na większą ilość osób i no tak, z mojej perspektywy teraz ta nasza organizacja wydaje się taka przyjazna, spokojna, mała, nieduża, miła, gdzie w zasadzie nikt nie ma większych problemów. Każdy wie, co ma robić, każdy ma gdzieś tam swoje jasno określone obowiązki. No i przez co jakby też no, o wiele przyjemniej się pracuje, no, jakby nad taką firmą, w takiej firmie, niż w firmie, gdzie jakby non stop dochodzą nowi ludzie i no, trzeba ten opanowywać wewnętrzny chaos organizacyjny.
No i dlatego mamy takie podejście, że raczej będziemy swoimi siłami, ewentualnie przy nakładzie, czy tam przy outsourcowaniu gdzieś tam pewnych procesów, czy jeszcze przy swoimi siłami, swoimi nakładami optymalizować to, co mamy wewnątrz, dodawać nowe kanały sprzedaży. I gdzieś tam małymi krokami, tak, no małymi krokami gdzieś tam rozwijać tą naszą firmę, ale raczej pod kątem gdzieś tam optymalizowania i dodawania nowych kanałów niż rozbujania, wiesz, organizacji do nie wiadomo jakich poziomów. Bo jakby nie taki jest cel. Jakby celem firmy nie jest to, żeby ona była ogromna, tylko żeby przynosiła jakby zyski i no jeszcze dla mnie, jeżeli przynosi też w miarę spokój wewnętrzny. I kiedy idę spać, się nie zastanawiam, co ja w zasadzie. No, jakby tak, czy wszystko zostało zrobione, co jeszcze musi zostać zrobione, i tak dalej. Więc spokój to jest też jakby cel sobie zadania, Tak, prowadząc z firmę. biegiem czasu coraz bardziej cenimy spokój. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze potem, jak się rodzinę założy i tak dalej, to już w ogóle spokój ma bardzo dużą wartość. Ale to też właśnie jest ta wartość dodana tych początkujących młodych ludzi, którzy gdzieś te ambicje, te 16-20 godzin mogą wtedy poświęcić, przeznaczyć na działanie, no a my już, którzy w branżach działamy dłużej, no to jednak mamy ten kapitał, mamy to doświadczenie, mamy te struktury, ale próżniactwo nam się włącza i schodzimy poniżej 16 godzin pracy dziennie, czyli to jest już taka definicja próżniaka, tak? Jeżeli się człowiek pracuje mniej niż 16 godzin na dobę. Pewnie też tak miałeś i też powoli chcesz się takim próżniakiem stać. Tak, wiesz co, no, praca po 16 godzin dziennie, tak, mieliśmy oczywiście takie etapy, gdzie pracowaliśmy sporo, dużo, no bo jakby była do tego jakby duży zapał, duża energia, I były czasami zamówienia. były zamówienia, czasami nas zmuszały do tego okoliczności, czy to jakieś tam kontroli, czy to właśnie, nie wiem, nagłych przypadków, że brakuje trzech pracowników w pracy, no i trzeba jakby usiąść za Ach, te nich i poniedziałki. tak, te poniedziałki, więc trzeba usiąść za nich i to zrobić, ale no w tej chwili nie, no w tej chwili już 16 godzin nie pracuję i no nie zamierzam, no raczej takie standardowe kilka dziennie, a mam nadzieję, że w przyszłości kilka w tygodniu będzie Ale wiesz co, wystarczające. Damian, tak rozmawiamy i odczuwam za dużo pozytywnych emocji, naprawdę. Jak wiesz, ja nie lubię słodzić, gdzieś tu musi być coś negatywnego. Musimy znaleźć Pewnie hasło. nie wiem, myślałeś, że żeby tam, nie wiem, wjechać pod ciężarówkę czy coś, nie wiem. Weź coś negatywnego powiedz, bo to nie może być tak, że sobie człowiek przychodzi, zakłada firmę, kolega mu zresztą podrzucił temat, weź sobie może jakieś tam etui handluj, a potem gdzieś tam poinwestował. Tu, wiesz, 90 tysięcy, 90 kilka tysięcy ludzi w Polsce zatrudnia 10 ludzi lub więcej, a miliony próbuje tyle zatrudniać. A ty tak sobie pozytywnie o tym wszystkim opowiadasz. Dawaj to mięcho. Dawaj mięcho. No wiesz co, tak, my mieliśmy takie mięcho właśnie w tym momencie, takim mięsem dla mnie tu i gdzieś zadziało się dużo i dużo jakby trudnych rzeczy, no to właśnie był podstawowy błąd wielu przedsiębiorców, którzy już nie są przedsiębiorcami na przykład, bo na przykład zbankrutowali. No to był Za błąd. dużo wydali. Tak, znaczy akurat w naszym przypadku właśnie to było uzależnienie się od jednego odbiorcy de facto. No tak jak miałem tą historię z Allegro. No to jakby, żeby to zobrazować, no to my w lutym 2017 roku, no my zmieniło tam się jakieś tam właśnie zasady, spadła nam sprzedaż o 70% w ciągu jakby jednego dnia. Bo już od tego dnia to Ale 70%. dowiedziałeś się tego samego dnia, że tak ci sprzedaż spadła? Tak. Znaczy Okej. dowiedzieliśmy się, że wchodzą zmiany. I teraz, jakie te zmiany będą miały wpływ na sprzedaż? No to się dowiemy właśnie tego dnia. No i te zmiany weszły. No i tego dnia jakby, no, śledząc statystykę sprzedaży pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, no okazało się, że w zasadzie no nie jesteśmy absolutnie w stanie opłacić kosztów z przychodu, który jakby mamy. No i mieliśmy taką sytuację, że każdy tydzień prowadzenia działalności, bo To tam było strata. właśnie już osób zatrudnionych sporo. Mieliśmy ogromne też przepłaty, jakby też, o, to jest ciekawostek, jakby nie wszyscy pewnie są świadomi, ale my w pewnym momencie płaciliśmy do Allegro opłaty prowizyjne od sprzedaży plus tak zwane od wyróżnień, czyli takiego marketingu tych ofert, że one tam są gdzieś wyżej i tak dalej. Płaciliśmy, nie wiem,
60 tysięcy, 70 tysięcy złotych miesięcznie, a wcale nie mieliśmy przychodu 10 milionów. No, więc jakby mieliśmy taką sytuację, że jakby pewnego pięknego poranka właśnie zorientowaliśmy się, że każdy tydzień prowadzenia działalności kosztuje nas 50 tysięcy złotych naszych prywatnych pieniędzy. To wiesz co, to i tak byłeś w całkiem dobrej sytuacji, bo ja miałem podobną sytuację, tylko wiesz, x lat wcześniej. Mi obroty spadły tak gdzieś z miesiąc do miesiąca o jakieś 30%. Tyle, wiesz, tylko że od 6 czy od iluś lat rosły po 4, po 5% miesiąc do miesiąca, nie? Ja już nazatrudniałem ludzi, bo to już około 30-osobowa firma. I co się okazało, bo my handlowaliśmy w modelu takim niekoniecznie programów partnerskich, czyli my mieliśmy platformę, towary w bazie danych i tak dalej, a inni ludzie sobie zakładali swoje sklepy i zasysali nasze bazy danych, nasze opisy, nasze zdjęcia i tak dalej, nie? I wtedy Google zrobiło aktualizację skryptu do pozycjonowania i wprowadziło tak zwany double content. Czyli jeżeli ja wrzuciłem do siebie na sklep jakąś moją treść, opis produktu, a ludzie to zasysali, to ja miałem punkty do zajebistości, bo byłem pierwszy z tą treścią, ale inni mieli punkty do ujemne, bo skopiowali treść, nie? I o ile sprzedaż w moich punktach, w moich sklepach, to wzrosła troszeczkę, ale ja 90% sprzedaży miałem przez całą tą sieć partnerów, gdzie po prostu wszystko jebut w dół, a struktura firmy była taka, że ja się dopiero po miesiącu czy dwóch dowiedziałem, że to obroty tak spadły, bo wiesz co się dzieje, jak spadają obroty. Nagle odmrażasz pieniądze zamrożone na magazynie, tak? No tak, bo w jednym tygodniu sprzedałeś za 10 tysięcy, a wtedy się za pobraniem płaciło, nie z góry. Wysyłasz to, za miesiąc masz 15 tysięcy, tylko w następnym tygodniu masz za 30 tysięcy, więc się zadłużasz po to i ci, wiesz, nagle masz 50 tysięcy na koncie, a zamówień masz za 100 tysięcy, wiesz, że to już pomnożysz, wystarczy skombinować pieniądze, zamrozić w towar i wysłać i wróci pomnożone. No to już są zamówienia, trzeba tylko to realizować, wiesz. I nagle, wiesz, przychodzi z danego tygodnia już pobranie, masz, nie wiem, milion na koncie, jest zajebiście, tak? Ale w następnym tygodniu już nie sprzedajesz za 1 100 000, tylko sprzedajesz za 900 tysięcy i nagle masz inną sytuację. Mówisz, ty, kasę mam. Obrót ci spada, ale ty masz kasę. Tak. No to jest też ciekawa sytuacja. No, więc tak jakby... Ja się dowiedziałem o czymś podobnym no 2 miesiące za późno. I... No nie miła sytuacja na pewno. No. No ale też właśnie ciekawe, bo tak jak mówisz, właśnie kiedyś na tym rynku e-commerce naszym polskim to w zasadzie królowały pobrania, nie? A jakby w tej chwili mamy... Tak. Tylko i wyłącznie już przedpłaty i to są szybkie systemy płatności. No i właśnie też w kontekście tego rynku, tych rynków takich mocno dopiero się rozwijających, no to też jakby charakterystyką jest to, że tam są pobrania, królują właśnie pobrania, jeśli chodzi o wysyłki. Tam 50-70% wysyłek pobraniowych. No a wracając, no to tak, no to jakby 50 tysięcy naszych prywatnych pieniędzy kosztowało przedłużanie działalności, przedłużanie życia, więc tam musiała gdzieś tam podejść no, też taka szybka, nieprzyjemna decyzja odnośnie tego, że jakby robimy redukcję w zasadzie całej firmy do minimum, no i że po 5 latach prowadzenia działalności i już takiego trochę właśnie wygodnego życia, takiego próżnego, o którym ty mówisz, że już nie pracuję 16 godzin, ale załóżmy 8, tak. 7, 6. Pracowanie no. Poniżej 16 godzin zawsze się odbije źle. No właśnie, no i nam się odbiło, słuchaj, nam się odbiło, no i musieliśmy jakby, tak, jakby życie szybko zweryfikowało, że nie pracowaliśmy po 16 godzin, no bo potem właśnie jak w momencie, kiedy ta firma została zredukowana do tam osób kilku, no to trzeba było znowu zakasać rękawy i pracować po godzin odpowiednią ilość, tak po to, żeby właśnie móc znowu dojść do jakiegoś tam levelu. No i tak, no i to był jakby dość trudny okres, bo w zasadzie my nie wiedzieliśmy, czy znaczy raz, że jakby zamykając tą właśnie tą sprzedaż produktów no-name'owych chińskich, zostaliśmy z magazynem potężnym, a to jest magazyn, który jakby, tak jak ci powiedziałem, wszyscy hurtownicy zaopatrują się u chińskich odbiorców, u chińskich dostawców w zasadzie. W związku z tym zostaliśmy z magazynem wartości już, no, nie będę nawet mówił konkretnie jakiej, ale generalnie
Ale możesz mieszkanie. sobie, nie wiem, wytapetować ścianę etui, możesz sobie, no dużo rzeczy z etui można zrobić. Możesz dać na przykład dzieciom na konkurs kreatywności. Co zrobić z 10 000 etui? Jaki zamek zbudować? Plac zabaw, etui, nie wiem, muzeum etui na telefon zrobić. Muzeum etui. No, no to my jakby tak, tak no, wartość jakby fajnego mieszkania jakby musieliśmy zutylizować generalnie. A no tak, bo ty, znaczy chociaż wiesz to, bo ja też troszeczkę analogię do siebie czuję, bo jednak ta firma rosła, nie? Stany magazynowe rosły i to bardzo cieszyło, jak stany magazynowe rosną, nie? No a potem przyszły trudne chwile i tą firmę tak no mieliśmy domeny, które były popularne i tak dalej, więc trochę się sprzedało, trochę się zamknęło, ale największe pieniądze to po prostu już przyszły dopiero na zakończenie firmy, w momencie kiedy masz magazyn wartości 100 000 zł i cię cholera bierze, bo musisz to sprzedać z powrotem do hurtowni po 20% wartości, czy tam po 20% tego, co ty za to zapłaciłeś, bo to jest jedyny sensowny model pozbycia się tak dużej ilości towaru w miarę szybko, żeby on się nie przeterminował. Ale wtedy rzeczywiście kasa się pojawiła na koncie. Nie? No, u ciebie, a wyobraź sobie, że było trochę inaczej, bo jakby tak jak ci mówię, jakby nie było w ogóle odbiorcy praktycznie ten towar, więc jakby my zostaliśmy z towarem jakby bezwartościowym. A ta osoba, która ci sprzedała ten towar? Chińczyk jakby absolutnie, Chińczycy nie przyjmują takich zwrotów. Aha, bo to jakby, bezpośrednio, tak? bez hurtowników tak, kupowałeś. Tak, tak, my kupowaliśmy bezpośrednio w Chinach, no i nie, no jakby w związku z tym zostaliśmy z towarem, którym w zasadzie nie mieliśmy co zrobić i jakby duża jego część po prostu została zutylizowana, czyli wzięliśmy busa, czy tam przyczepę, załadowaliśmy towar i pojechaliśmy na punkt utylizacji, zostawiając te rzeczy po prostu sobie samopas. No tak. Więc jakby no, tam było sporo nerwów, sporo stresu, ale właśnie też generalnie wyszło, patrząc na to jakby z tej perspektywy. Ja już sobie wyobrażam, co wtedy czułeś. I taka scena mi się z filmu z Sylwestrem Stallone wzięła, że oni się gdzieś w górach rozbijają i napalili ognisko z banknotów, żeby jakikolwiek ogień był. To tak. Coś w ten deseń ci powiem, no dokładnie, to było takie generalnie palenie pieniędzy. Wiesz jakby, że to ma wartość, że zapłaciłeś za to kupę kasy, ale w zasadzie no, nie jesteś w stanie z tym nic zrobić, jakby to jest już niesprzedawalne. No więc jakby łezka się wokół zakręciła, no ale no, trzeba było no, gdzieś tam zamknąć to sobie, ułożyć swoje, przepraszam, ułożyć sobie w swojej głowie. No i tyle, no i ułożyliśmy, no i zaczęliśmy od nowa, tak, no de facto trochę zaczęliśmy właśnie od nowa. Bo naszą markę właśnie Mobiwera wystartowaliśmy 2 miesiące wcześniej, przed tym jakby, 3 miesiące, przepraszam. Czyli jednak ktoś właśnie czuwał. I tak, i dzięki temu, że ta marka powstała 3 miesiące wcześniej, to mieliśmy możliwość w ogóle oszacowania, czy jest sens pchać się jakby w rozwój tej marki. Nie wiem, no, teraz już musieliście, no bo towar zutylizowaliście, a te 100 000 na sprzęt do produkcji, no to... Tak, znaczy towar jeszcze, sprzęt jeszcze zawsze można, sprzęt jeszcze generalnie zawsze można sprzedać, to jakby to jest, ma tam swoją wartość rynkową, to jeszcze nie problem. No ale ostatecznie jakby podjęliśmy decyzję, że jakby właśnie dzięki temu, że wystartowaliśmy 3 miesiące wcześniej, to już mieliśmy ten rozruch zapewniony, te najgorsze takie 3 miesiące, gdzie jesteś w stanie oszacować, jakie to ma szanse na powodzenie w ogóle, jaką prawdopodobieństwo, że to się uda i jak. No i byliśmy w stanie stwierdzić, że tak, jakby tam ta sprzedaż nie była jakaś tam wielka, rozchulana, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie to zainwestować jeszcze i poświęcić rok czasu na rozwój, żeby stwierdzić, czy to się w ogóle będzie opłacało. No i jakby z dzisiejszej perspektywy widzę, czyli znów wracamy do tych pozytywnych emocji, z dzisiejszej perspektywy widzę, że oczywiście jakby to była dobra historia, no bo jakby pozbyliśmy się projektu, który jakby był ostatecznie w pewnym momencie właśnie już nierentowny, a zostawaliśmy przy projekcie fajnego produktu, jakby marki, na którą możemy pracować i która gdzieś tam ma właśnie przyszłość. Tak, no i jakby bardzo prosta jakby z tego lekcja płynie oczywiście jakby o tym, żeby nie uzależniać się od jednego dostawcy, odbiorcy swoich usług. To jest jakby oczywista oczywistość, ale w pewnym momencie jakby się okazuje, że wiele osób tak kończy swoją działalność, bo przychodzi do niego Tesco i mówi, że weźmie jakby dużą ilość towaru, ale potem Tesco odchodzi jednak. I ale jakby druga sprawa, no to jest marka. Marka jakby uważam, że no może jeżeli sprzedajesz ziemniaki, to jakby nie markuj samego gatunku ziemniaków, ale nie wiem, zamarkuj sobie ten sklep spożywczy, no jakby dlaczego on jest taki wyjątkowy, w którym te ziemniaki sprzedajesz.
No bo jakby to są pieniądze, jakby, które przynoszą gdzieś tam dalekosiężne już efekty. Jest to strategia taka długoterminowa, nie jest to sprint, jest to maraton. No a tak, no jakby maraton ma to do siebie, że trzeba trochę pracować na to, dużo i więcej poświęcić czasu, ale też są o wiele ciekawsze efekty w przyszłości. No. Jasna sprawa. No i nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć wygranej w tej maratonie. Wygranej, super. Chociaż ja już sobie wyobrażam, jakie jeżeli teraz, wiesz, dołek był taki, że trzeba było, wiesz, spalić masę pieniędzy, tak, to wyobrażasz sobie, jakie jeszcze dołki przed nami czekają, albo inaczej, jakie dołki mieli ci ludzie, którzy no już rzeczywiście duże firmy rozwinęli, dużo większe od naszych, nie? Oni dopiero tam potrafili mieć dołki, gdzie się za miliony spalało różnych rzeczy. To potrafi się nawet, no nie tyle na samopoczuciu, ale na nerwach, na emocjach, na związkach, do depresji potrafi coś takiego wprowadzić. I to nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko o tą ilość energii, jaką człowiek władował, żeby coś zrobić, a tu się nagle wszystko kończy, nie? I wszyscy mają do ciebie pretensje i tak dalej, i tak dalej. No ale nie na tym polega, jak się zaczyna, tylko jak się przez te dołki przechodzi, jak się odbija. Piszę o tym w książce zresztą, jak się takie dołki przygotować. I nie pozostaje mi nic innego, Damianie, tylko życzyć samych wyjść z tych dołków, takich pozytywnych, jak ci się udało. Wrzucam piwo do lodówki i będziemy się pewnie widzieć gdzieś tam na zajęciach jakichś naszych w Warszawie po raz kolejny. Albo na jakiejś integracji. Dokładnie. Letniej. Letniej. Będziesz na letniej w integracji? Właśnie się zastanawiam. Chyba podjadę. No, tam do no to ja też będę. No to już mamy. Już wiem, gdzie to piwo dostarczyć, bo to też logistyka z tym piwem w lodówce, to też tak. Na pewno ci pomogę. Dokładnie. Dobra, Damianie, do zobaczenia w takim bądź razie na letniej integracji. Ja z biuro.pl, wyjazdy, tam sobie możecie znaleźć letnie integracje. Będę ja, będę Dzie Damian i pewnie ze 100 innych ciekawych osób do przegadania w takim razie. Dziękuję, Damianie, za super rozmowę i trzymaj się. Super, dzięki Kamilu, cześć, hej.